W tym filmie zajmiemy się asymptotami funkcji pionowymi i poziomymi i zastanowimy się, jaki jest związek pomiędzy asymptotami a granicami funkcji. Będę tutaj rysował wykresy funkcji używając dostępnego w internecie programu Desmos. Pierwsza funkcja, jaką tutaj mamy, to jest funkcja, która ma wzór 2 podzielone przez x 1. Możemy sobie wykres tej funkcji wyświetlić. On wygląda tak. I teraz widzimy, że jest problem, kiedy chcemy za x podstawić jedynkę, bo wtedy w mianowniku będziemy mieli 0. 2 przez 0 się nie da podzielić. Nie da się obliczyć wartości funkcji dla x równego 1. Ta funkcja w x równym 1 jest nieokreślona. Jak to często bywa w takim punkcie, gdzie funkcja jest nieokreślona, może się pojawiać asymptota. No i tutaj właśnie pojawia się asymptota pionowa tej funkcji o równaniu x równa się 1. No i intuicyjnie to my wiemy, co to znaczy, że, że to jest asymptota pionowa. To znaczy, że że wykres tej funkcji, tak jak widzimy, przybliża się do tej asymptoty. No, Ale co to znaczy? No to znaczy, że jak popatrzymy na przykład na, na to, jak wygląda wykres tej funkcji z lewej strony od asymptoty, jak podchodzimy z argumentem do jedynki, na przykład weźmiemy sobie argument x równe 0, no to wartość jest minus 2. Jak weźmiemy sobie argument 1 druga, to wartość jest minus 4. I jak z tym argumentem podchodzimy coraz bliżej tej jedynki, to, to wartości tej funkcji nam tutaj maleją w sposób nieograniczony. No na przykład Tutaj dla, dla argumentu równego 90 wartość funkcji jest minus 20. No i jak będziemy tutaj szli coraz dalej w dół, to, to nigdy nie napotkamy na żadne ograniczenie. Ten wykres tutaj będzie się przedłużał, przedłużał będzie się przybliżał do asymptoty, nigdy się z nią nie spotka. Więc mówimy, że tutaj funkcja maleje w sposób nieograniczony, czyli ma granicę niewłaściwą. Lewostronną granicę niewłaściwą w x równy 1 równą minus nieskończoność. Wtedy, kiedy mówimy, że granica jest równa minus nieskończoność, czy że wartości funkcji dążą do minus nieskończoności, to znaczy, że one maleją w sposób nieograniczony. No i analogicznie z prawej strony granicą niewłaściwą tej funkcji, czyli prawostronną granicą funkcji 2 przez x minus 1 w x równym 1 jest plus nieskończoność, dlatego że tutaj wartości funkcji w sposób nieograniczony rosną i są dodatnie. I tutaj wykres znowu przybliża się do tej asymptoty, ale to co jest ważne, to zauważmy, że ten wykres nigdy tej asymptoty nie, nie przetnie, nawet się z nią nie zetknie. No to teraz weźmy jakąś funkcję... Inną, to to sobie możemy skosować. Wyświetlimy sobie wykres takiej funkcji o wzorze 3x przez x kwadrat minus 3 i do tego wszystkiego dodać 3. No wykres jest taki ciekawy, tutaj mamy trzy gałęzie tego wykresu. No i tutaj jak popatrzymy na tę funkcję, no to o, tutaj możemy gdzieś dalej odjechać, no to widzimy, że wartości tej funkcji tutaj wygląda, jakby dążyły do trzech. Tak samo z prawej, jak i z lewej strony tutaj. Wartości też dążą do 3, ale tym razem z lewej strony od dołu. No i rzeczywiście można sprawdzić, można to dokładnie analitycznie wyliczyć, że tutaj będzie asymptota w y równym 3. I Tutaj ją teraz wyświetliłem. No i co to znaczy, że mamy asymptotę poziomą tym razem? Bo jak widać, ta asymptota jest pozioma? No to znaczy, że jak argumenty funkcji dążą do nieskończoności, to wartość funkcji dąży do pewnej ustalonej liczby. Czyli. To oznacza, że funkcja ma normalną, właściwą granicę dla x dążącego do nieskończoności, tą granicą jest 3 w tym wypadku. No i tak samo akurat się składa, że jak x dąży do minus nieskończoności, argument dąży do minus nieskończoności, to wtedy również granicą tej funkcji jest 3. Normalną granicą taką skończoną. No i tutaj widzimy, że na przykład w tym miejscu wykres funkcji przecina tę asymptotę. W wypadku asymptoty pionowej to jest niemożliwe, a dla poziomu, jak widać, to jest możliwe, że wykres funkcji może ją przeciąć. Ale co więcej, może być też inna sytuacja. Możemy tutaj trochę zmodyfikować wzór tej funkcji, czyli wziąć trochę inną funkcję. Tutaj pomnożę to przez sinus, przez sinus x i wtedy dostanę wykres takiej funkcji, która, zobaczmy co tutaj się dzieje, której wartości oscylują wokół tej asymptoty. Tutaj Nadal wartości funkcji, jak argument dąży do nieskończoności, dążą do trójki, ale nie dążą tak jednostajnie od góry albo od dołu, tylko wartości funkcji oscylują wokół trójki. Przy czym amplituda tych oscylacji jest coraz mniejsza, więc tutaj nadal granicą w nieskończoności jest 3. Ale widzimy, że ten wykres może przecinać tę asymptotę wielokrotnie i. Z przecinaniem takiej poziomej asymptoty nie ma żadnego problemu. Nadal mamy tutaj asymptotę poziomą, zarówno w plus jak i w minus wysokości. Granicą tej funkcji jest 3.